Okay. Chciałbym Państwa serdecznie powitać. Nazywam się Andrzej Przyłębski i jestem jakby pomysłodawcą tego spotkania i będę je prowadził. Sama... Prośba jest, żeby mikrofon był. Tak, jednak, to sekundę, to jeszcze raz. Nie, mikrofon musi być. Ja mówię dość proszę, a ja proszę wyłączyć. No, na czerwone tabel proszę, że proszę. A już jest zaraz. Sekundę, raz. Nie. Jest? Już chyba. Już jest. Trochę trzeba... Proszę, to znaczy specjalista od mediów. Na czym polega? Fachowość. A więc jeszcze raz od początku. Andrzej Przyłębski, to ja jestem prezesem Poznańskiego Towarzystwa Myśli Politycznej Republika i jak pomysłodawcą tego wydarzenia, tego spotkania. Powodów jego jest kilka. Główny powód to jest to, że profesor Krasnodębski kończy w tym roku 60 lat. Jakiś czas temu, oglądaliśmy rok temu, przypadkiem w internecie oglądałem benefis Bronisława Wittsteina z podobnej okazji. Pomyślałem, że warto by może coś takiego również zrobić i skorzystaliśmy z tego, że profesor Krasnodębski gościł u nas od czwartku na konferencji naukowej. Udało się to jakoś na dwóch nawet, tak, bo jeszcze na temat Solidarności Walczącej w czwartek, a od czwartku do soboty na temat tego, czy żyjemy wszyscy w jednym i tym samym świecie. Konferencja filozoficzna. Chciałbym Państwa serdecznie powitać, również serdecznie panelistów, czy też zaproszonych gości, którzy będą mówić o profesorze, bo to nie będzie, jak Państwo się domyślacie, wykład profesora na jakiś temat, tylko będziemy próbowali przedstawić sylwetkę pana profesora Krasnodębskiego z różnych perspektyw. Ta perspektywa naukowa, jego jako naukowca trochę zanikła w ostatnich latach, gdzie bardzo zaangażował się publicystycznie i powstaje nawet w niektórych dziwnych umysłach, prawda, wizja, że to jest taki jakiś prawicowy, oszołomski publicysta, a to jest wybitny naukowiec i trzeba to przypomnieć. I w związku z tym w tym naszym panelu co najmniej trzy osoby będą mówiły o Krasnodębskim jako naukowcu, a na końcu redaktor Wittstein opowie o nim jako oszołomie. Po mojej lewej stronie siedzi dr Rafał Wierzchosławski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który będzie mówił o Krasnodębskim jako socjologu. Ja sobie zarezerwowałem prawo do mówienia o nim jako o filozofie, ale Bronek Wittstein od razu to zakwestionował i pewnie włączy się również do tej części dyskursu. A pani Anna Schulz, Justyna Schulz dołączyła do nas w ostatniej chwili. Pani doktor Schulz jest asystentką profesora Krasnodębskiego w Bremie i chciała powiedzieć o jego aktywności w Bremie. Ponieważ my o tym tak naprawdę mało wiemy, to ja się chętnie na to zgodziłem. Jeszcze jedną osobę muszę powitać serdecznie, małżonkę pana redaktora Wittsteina, która mimo kontuzji dołączyła, siedzi w pierwszym rzędzie. Rzadko redaktor Wittstein jest ciągle w rzędziach, a małżonka... Macie Państwo okazję poznać, prawda? Tak. Lepsza połowa Bronka Wittsteina. Lepsza połowa. Role zostały, jak mówię, już rozdane i ja to pomyślałem tak, że my, każdy z nas w ciągu jakichś 15 do 20 minut opowie o tej części Krasnodębskiego, którą przyjął jakby na siebie. Ja zacznę od Krasnodębskiego jako filozofa, potem będzie Krasnodębski jako socjolog. Tutaj się dowiedziałem przed chwilą, że dr Wierzchosławski jest właściwie filozofem, a ja go zawsze brałem za socjologa i dlatego powierzyłem mu tę rolę, a on to przyjął, przestudiował, że tak powiem, dorobek. A z Krasnodębskim, no chyba 20 lat więcej ma do czynienia, więc to nie było takie trudne. Zacznę może od takiej anegdoty. Rok temu był w Wiśle Kongres Filozofii Polskiej, czy Zjazd Filozofii Polskiej. Jak spojrzeliśmy w program, to tam było oszołomstwo niesamowite w programie, ale lewicowe, jeszcze nie lewackie. Palikot rywalizował ze Środą, Środa z Rakowskim. Jak na to spojrzeliśmy, to wiem, jest jedna wielka miazga. Ja w ogóle chciałem zrezygnować z jechania ten kongres, ale żona mi nie pozwoliła. Powiedziała, że musimy się przeciwstawić i taki szybki panel zorganizowaliśmy, prawicowo-oszołomski, który dotyczył postdemokracji. I jego głównym uczestnikiem był profesor Krasnodębski,
a jeden z głównych panelistów, redaktor Wilsztajn. Tam miała taka miejsce, taka fajna, fajna scena, przyszła taka grupa silna pod dowództwem profesora Woleńskiego na to i próbowała przerwać imprezę w pewnym momencie. To im się niezbyt udawało, bo jako moderator dzielnie się przeciwstawiałem, doprowadziliśmy do końca, on już kończy, gdzie ten Krasnębski nie mówi. On nic nowego nie powiedział, to już w XIX wieku te idee były wszystkie, co też Krasnębski zrobi. No bronił się dzielnie, doprowadziliśmy imprezę do końca. Ja miałem umówione spotkanie z Woleńskim, ale po takim zachowaniu uznałem, że to po prostu nie będę z nim rozmawiał. Pojechałem na jakąś inną, do Włoch. I on mnie ścigał cały czas mailami. Jak gdzie byłem w hotelu, włączyłem maila, to był mail od Woleńskiego. Dlaczego pan pojechał? Mieliśmy rozmawiać. Ale dlaczego pan tak się zachował? Kto się właściwie zachował? I tak powoli czułem, o co temu człowiekowi chodzi. Otóż chodziło mu o to, że ja, przedstawiając panelistów, użyłem sformułowania, że profesor Krasnębski, zgodnego z moim przekonaniem sformułowania, jest najwybitniejszym przedstawicielem nauk humanistycznych w Polsce. I Woleński, który prawdopodobnie siebie uważał za tego przedstawiciela, się zagotował. Ale ja mu to jakby wyjaśniłem dość krótko, mówiąc, że do bycia przedstawicielem nauk humanistycznych to nie wystarcza być specjalistą w jednej dyscyplinie, to trzeba być dobrym w kilku i ten warunek spełnia profesor Krasnębski, bo jest nie tylko dobrym filozofem, znakomitym socjologiem, politologiem, historykiem, można powiedzieć, no już o publicyce nie wspomnę. I to jakby wyjaśniło sprawę, a zarazem no, osadza jakoś, czy prezentuje profesora Krasnębskiego. Ostatnio porządkowałem garaż i wpadła mi w rękę publikacja, którą tutaj przyniosłem ze sobą pod tytułem Polak, Niemiec, dwa bratanki. Nie wiem, czy profesor jeszcze ją pamięta, a w niej jest wywiad z profesorem Krasnębskim na temat jego drogi życiowej. Kontekst, który tworzy tytuł, jest dość jasny. Rozmowa dotyczy w decydującym stopniu stosunku naszego jubilata do Niemiec. Cały ten numer jest temu poświęcony. Ten wątek muszę pominąć, bo mam tylko 20 minut. Może sam profesor Krasnębski, jakbyście Państwo o to pytali, coś na ten temat powie. Ale nie mogę pominąć tego, że zainteresowanie Niemcami rozpoczęło się u niego od fascynacji niemiecką filozofią. I pozwolę sobie przytoczyć fragment rozmowy z tego wywiadu. Czytając kiedyś biograficzne wspomnienia o braciach Kaczyńskich, zwróciłem uwagę na ich pamięć ruin. To doświadczenie jest mi bardzo bliskie. Ja też bawiłem się na ruinach w tamtych poniemieckich miasteczkach. Jeszcze pamiętam ruiny wojenne, bo ta wojna była blisko. Wtedy nam się wydawało, że to nieskończenie daleko, ale tak naprawdę to ślady wojny dopiero znikały na naszych oczach. Wykopywaliśmy amunicję, nieopodal były bunkry, które pamiętały jeszcze, w jakim celu je postawiono. Przypuszczam, że jacyś moi szkolni koledzy musieli pochodzić z rodzin niemieckich, ale się do tego nie przyznawali. Interesowałem się historią, ale o historii miasta, o przeszłości tej ziemi milczano. Nie można było się nic dowiedzieć. Takie było moje pierwsze spotkanie z Niemcami, z niemieckością. Potem zacząłem się uczyć niemieckiego. To był mój pierwszy język obcy. Przez zainteresowanie filozofią niemiecką dość wcześnie zacząłem czytać teksty źródłowe, poznawać Niemcy bardziej abstrakcyjnie. Filozofia niemiecka stała się moją prawdziwą fascynacją intelektualną. Koniec cytatu z tego wywiadu. W 1978 roku Zdzisław Krasnębski po raz pierwszy wyjechał do Niemiec na stypendium, będąc w Bochum, złożył w porozumieniu z tamtejszym filozofem, słynnym, ja bym powiedział, a on by powiedział pewnie znanym tylko, fenomenologiem Bernardem Wadenfelsem, wniosek o stypendium na projekt doktoratu. Otrzymał roczne stypendium badawcze. Wadenfelsa zresztą poznał wcześniej, kiedy wraz z grupą młodych polskich filozofów wyjeżdżał na międzynarodowe spotkania, takie Ost-West, wschód z zachodem, do Dubrownika, tam było takie centrum nauk humanistycznych, tak można, czy społecznych można być. A ta grupa polskich uczestników tych seminariów była dość niezwykła, bo wkrótce zaczęła się bardzo silnie zaznaczać w polskiej filozofii. Byli w niej Krzysztof Michalski, był Maciej Potęba, który tu siedzi w pierwszym rzędzie również, którego też witam w tym momencie, był Paweł Dybel, czołowy obecny przedstawiciel hermeneutyki filozoficznej, czy Janusz Sidorek. Ten pierwszy, to znaczy Krzysztof Michalski,
założył w Wiedniu Instytut Nauk o Człowieku i w 1985 roku, profesor Kasenski może potem mnie sprostować, zaprosił go do współpracy i ta współpraca miała trwać 2 lata, jak czytałem w tym wywiadzie. Zakończyła się jednak dość szybko. Pytany o powody, pytanie o powody, dlaczego tak było, będzie jednym z moich pytań, które chciałbym profesorowi postawić, bo to może też osadzić troszeczkę miejsce, czy określić miejsce tego i rolę tego instytutu, który jest wielu z nas znany. W związku z powyższym Krasnodębski przenosi się do Niemiec i w wywiadzie powiada tak: bardzo lubiłem ten kraj, już nie mówiąc o tradycjach intelektualnych, o niemieckiej filozofii i socjologii. Tu właśnie zaproszeni specjalni goście wkraczają po wypadku. Jeszcze raz może. Proszę zobaczyć, jakie poświęcenie, moi przyjaciele warszawscy. Prawda? Mimo kontuzji. Być mi wdzięczny do Państwa życia. Bardzo jesteśmy zaszczyceni. I kontynuuję, może wrócę do tego cytatu. Bardzo lubiłem ten kraj, bo to jest co ciekawe, co to o tyle, że to lubienie chyba się stosunkowo zmniejsza w ostatnich publikacjach, jak widać jakiś taki rodzaj niechęci, ale wtedy było tak: bardzo lubiłem ten kraj, już nie mówiąc o tradycji intelektualnej, o niemieckiej filozofii i socjologii, które zawsze były dla mnie istotne. Filozofii i socjologii. Socjologia zaczyna wtedy dominować w jego naukowym curriculum. W 1987 roku wraca do Polski, by w 90 roku ponownie znaleźć się w Niemczech jako stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung, Fundacji Humboldta. O zaangażowaniu politycznym raczej wtedy nie myślał, chciał się oddać całkowicie pracy badawczej. Powiada: miałem poczucie, że ten kraj jest w dobrych rękach i teraz będzie już normalnie. Pewnie wielu z nas w tym momencie historycznie miało taką nadzieję, która się nie spełniła niestety. Pierwszą swą profesurę w Niemczech, w Kassel, dostał jako socjolog. Druga w Bremie była podobnej natury. Było to w 1991 roku. Utworzono tam Instytut do Spraw Europy Wschodniej i szukano socjologa znającego się na Polsce czy na Europie Wschodniej. Podjął to wyzwanie profesor Krasnodębski i parę lat później, w 1991 roku, został, jak to Niemcy mówią, Verbeamtet, czyli profesorem, dożywotnią profesurę dostał. Nasze drogi skrzyżowały się wkrótce potem. W 1996 roku trafiłem dość przypadkowo do ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii jako specjalista do spraw nauki. Po roku opanowałem warsztat dyplomatyczny na tyle dobrze, zacząłem się nudzić w swojej pracy i zacząłem w porozumieniu z Fundacją Humboldta organizować konferencje filozoficzne, czy z nauk humanistycznych, powiedzmy polsko-niemieckie, żeby promować humanistykę polską w Niemczech. I pierwsza z takich konferencji była polsko-niemiecko-francuska, dlatego że ten trójkąt weimarski wtedy był bardzo en vogue, prawda, więc Francuzów doprosiliśmy i to się odbyło, o ile pamiętam, w 1997 roku. Fundacja Humboldta dostarczyła mi listę filozofów, stypendystów polskich. Chodziło o to, żeby włączyła się do ich finansowania, ich podróży, ich przyjazdu i było na niej nazwisko właśnie Krasnodębski. Trochę mnie to zaskoczyło, pamiętam, bo uważałem go wtedy raczej za socjologa, ale oczywiście zaprosiłem i krótki rzut oka na spis jego publikacji pokazał mi, że się myliłem w swojej ocenie. I o tym dorobku chciałbym może 2 zdania teraz, filozoficznym dorobku, powiedzieć. Główne książki filozoficzne to myślę są 2. Rozumienie ludzkiego zachowania pod tytuł Rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych oraz Upadek idei postępu. Ale obok tego jest mnóstwo, ponad chyba 20-30 artykułów, 21 tu wliczyłem, o istotnie, jeśli nie całkowicie, to istotnie filozoficznym charakterze i dotyczą one różnych kwestii, różnych autorów, liberalnej demokracji, polityka, moralność, przemiany sumienia, uniwersalizm, po niemiecku, po polsku, ale też artykuły dotyczące postaci, jeśli chodzi o postaci, to Hannah Arendt, Helmut Plessner, Heidegger, Husserl,
prawda? Habermas, to są ci autorzy, to jest ten krąg, który jeśli chodzi o filozofię, jakoś jest akcentowany w jego twórczości. Co cechuje tę produkcję filozoficzną? Myślę nawiązanie przede wszystkim do trzech nurtów współczesnej filozofii, do hermeneutyki, do fenomenologii oraz do antropologii. Mówiąc antropologiem, mam na myśli nie pewną dyscyplinę, tylko pewien nurt, który w 20 latach w Niemczech się narodził. Tu profesor jest ważny, dlatego że jest członkiem Towarzystwa Plesnerowskiego i często występuje na konferencjach, jest współredaktorem. W tej chwili powstaje po jednej z konferencji tom plesnerowski. Krótko mówiąc, podsumowując jakby ten pisarski wątek, Krasnodębski, z tego co zdołałem przebadać, napisał 11 książek, 13 zredagował. Jest autorem 120 tekstów naukowych, publicystycznych nie liczę, spośród których pewną istotną część stanowią teksty filozoficzne. One powstawały w różnych okresach jego życia. Także w ostatnim czasie, bo profesor regularnie przyjeżdżał do Poznania na konferencje, które co 2-3 lata organizuje, to jest jego pewnie piąty już udział. Uczestniczył też